Siemanko, witam was serdecznie w kolejnym gameplayu z Hirosików. Dzisiaj postaram się pograć piechociarzem troszeczkę. I tylko najpierw muszę wam coś pokazać, bo to jest po prostu jakiś obłęd. Aha, i w ogóle sorry, że nagrywam tutaj ten początek na screenshocie. Po prostu nie wiem, coś mi się Fraps zbuntował i nie chce mi menu z gry nagrywać. Po prostu nie działa, nie odpala się Fraps w menu gry. Może dlatego, że to jest przeglądarkowe, ale wcześniej działało, teraz przestało, więc musiałem po prostu zrobić screena i wam tutaj to wyjaśnić. Przez to nie będziecie myszki widzieli oczywiście, no ale trudno, nie mogę jakoś, nie wiem jak to inaczej naprawić, może później na tym posiedzę. W każdym razie popatrzcie na bitwy, jakie dzisiaj miałem. Ja naprawdę od chyba 3 dni staram się nagrać wam jakiegoś fajnego gameplaya, uwierzcie mi, naprawdę się staram, ale po prostu Heroes się na mnie obraził i mi nie pozwala, nie? Zobaczcie, 17.12, jedna bitwa się skończyła, 17.26, druga bitwa się skończyła, 17.35, skończyła się kolejna i 17.42, skończyła się następna bitwa. To są bitwy, które trwają 5-10 minut. Takie bitwy dostaję cały czas, od chyba 3 dni. Może z 4 bitwy mi się przez ten czas trafiły, gdzie wszedłem na odliczanie na początku i udało mi się jakąś dłuższą bitwę zagrać, tylko oczywiście wtedy już byłem tak wkurwiony za przeproszeniem tymi bitwami, że już nie nagrywałem, nie? Ale w każdym razie dzisiaj znowu jest ta sama akcja. Mam bitwy, które trwają 5-10 minut, tak jak tutaj widzicie. No i co? I zaraz będę próbował jeszcze raz. Może tym razem się uda. Także zapraszam i niech moc będzie ze mną, proszę. Do usłyszenia za chwilkę. Dobra, słuchajcie. Jest, udało się, jest odliczanie. Jestem w bitwie, w której widzę odliczanie i słyszę odliczanie. Mam nadzieję, że team się trafi w miarę jakiś ogarnięty, że nie będę się przez cały odcinek wnerwiał. No i że też wam coś ciekawego tutaj pokażę. Postaram się pograć piechociarzem, zobaczymy jak będzie szło. Chociaż dawno tym piechociarzem nie grałem, bo ostatnio snajpera tłukłem. No, a tak w ogóle na marginesie w końcu już mam tego snajpera. Znaczy no, już go mam od jakiegoś czasu, ale akurat to jest pierwszy odcinek, który nagrywam chyba po jego wbiciu. No i teraz co? No i zostało mi, kurczę, teraz kupowanie ulepszeń tych wszystkich, do tych wszystkich postaci, na co potrzebuję około bańki. Chociaż nie, troszeczkę mniej, bo kupiłem właśnie celownik razy 8 do snajpera za 135 tysięcy, więc już troszeczkę mniej niż bańkę potrzebuję, ale jeszcze jakieś tam pistolety, jakieś tam, kurczę, ulepszenia do PM-a na spadochroniarzu. Jakiś motorek na snajpera, także jest na to kasę wydawać, nie wiem kiedy ja to nazbieram, chyba na przyszłe święta. No ale będę walczył, będę zbierał. W ogóle parę dni temu dodałem na swoim kanale filmik, taką zapowiedź, co się w tym roku na moim kanale pojawi. Oczywiście to nie jest wszystko, co w tym roku na moim kanale zobaczycie. Będzie tych gierek dużo więcej, ale to są takie 4 premiery, na które po prostu ja wyjątkowo czekam. Takie moje, powiedzmy, klejnociki, speciale. I na pewno będę w nie dużo brał, na pewno z nich będzie dużo materiałów, szczególnie, znaczy ze wszystkich w sumie, może najmniej z Totala, bo Totala lubię, ale jednak tamte gierki bardziej lubię. Czyli mam tu na myśli oba tytuły z serii Toma Clancy'ego, The Division i Ghost Recon nowy, Wildlands. O nie! I nowy Ghost Recon, szczególnie Ghost Recon, bo to takie moje klimaty bardziej. Teraźniejsze uzbrojenie, właśnie takie realne, teraźniejsze. The Division będzie taki troszkę futurystyczny, chociaż no, w niedalekiej przyszłości, no ale jednak futurystyczny. Także na te dwie gierki bardzo czekam. Z Toma Clancy'ego w sumie chyba tylko jedna gra mi się nie podobała. Znaczy, nie podobała. Podobała mi się, tylko szybko mi się znudziła. To była jedyna strategia z tej serii, czyli End War. Na początku mi się podobał, ale mówię, szybko mi się znudził. No ale co do reszty gierek, te wszystkie Ghost Recony, Rainbow Six, Splinter Cell, to bardzo mi się te gierki podobały, dużo w nie grałem, więc tutaj liczę, że nowy Ghost Recon i The Division dadzą radę.
Ja tu kurczę mam strasznie grę ustawioną cicho, także nie wszystko słyszę, także nie dziwcie się, że... Bo jeszcze do tego jak zaczynam coś mówić, to już w ogóle nic nie słyszę, więc nie dziwcie się, jeśli będziecie słyszeli, że gdzieś ktoś koło mnie biega albo jeździ autem, a ja nie będę reagował. Ja po prostu nie słyszę tutaj pewnych rzeczy. Mam strasznie cicho grę ustawioną, żeby nie zagłuszać tutaj mojej paplaniny. Chociaż może to i błąd, nie wiem. Napiszcie w komentarzach, czy wolicie słyszeć grę, czy mojej paplaniny słuchać. No, a jeszcze oprócz co do tego filmiku, co do tego zwiastuna i tych gierek, które się w tym roku pojawią u mnie, to tak jak mówię, będzie jeszcze Total War Warhammer i będzie jeszcze mój ukochany Mass Effectik czwóreczka, czyli Mass Effect Andromeda. Kolejna część serii, która już nie będzie kontynuacją poprzednich trzech, ale będzie się z nimi na pewno wiązać, będą jakieś elementy z trylogii. I w ogóle z Mass Effectem to u mnie jest ciekawa historyjka, bo ja jakieś parę lat temu, jak wyjechałem do Anglii, żeby sobie tam jakieś pieniążki zarobić, posiedziałem tam rok, no ale tak po miesiącu stwierdziłem, że kurczę, no jak się wraca z tej roboty, to kurczę trochę nudno, no bo co, do baru nie pójdę z Angolami gadać, bo z nimi to można pogadać tylko o dragach i o dupach i to wszystko. Więc trzeba się czymś zająć, nie? A żeby nie kusiło chodzenie na jakieś imprezy i wydawanie kasy na drinki, to sobie kupiłem Xboxa, kupiłem sobie telewizorek, no i sobie tam kaparzyłem w domu przed tym ekranem. Chociaż nie mówię, że w ogóle nie wychodziłem na imprezki, bo też się chodziło. Nawet kurczę, raz dostałem po mordzie za gadanie po polsku, no ale to nie będę o tym mówił. W każdym razie grałem sobie tam na tym Xboxie, no i niedaleko mojej miejscowości był taki kiermasz organizowany co roku, znaczy co tydzień. Dobra, idę stąd, bo tu się nic nie dzieje. Co tydzień był organizowany kiermasz, taki targ, na którym można było kupić używane sprzęty różnego rodzaju, w tym gry na przykład na Xboxa. I oddając... O, no i tylko się ruszyłem i już wylas, no. I właśnie jak się domyślacie, ja tam byłem stałym klientem na tym kiermaszu i te gierki tam nałogowo kupowałem, o nie, nałogowo kupowałem u gościa. A może tu jednak posiedzę jeszcze trochę. I koło tego Mass Effecta przechodziłem chyba z 2 miesiące. Szerokim łukiem go omijałem, bo na okładka była jakaś taka kolorowa, futurystyczna, kosmiczna, kurczę, jakieś te pancerze takie czerwone, niebieskie, jakieś to żółte, takie, nie wiem, no, wydawało mi się, że to będzie taka gierka jakaś w tym chińskim, japońskim klimacie, wiecie, te takie postacie z wielkimi oczami, małymi usteczkami, mówiące piskliwym głosikiem, jakieś misie futrzane, jakieś, kurczę, nie wiem, jakieś kawaii to się nazywa, czy jakieś tam inne, Dragon Ball i tak dalej. No i nie lubię takich klimatów i tą grę omijałem strasznym łukiem. No ale w końcu przyszedł moment, kiedy stwierdziłem, że kurczę, nie mam już co od gościa wziąć, bo ja już we wszystko grałem. No i został tylko ten nieszczęsny Mass Effect. No i dobra, myślę, kurczę, no wezmę tego Mass Effecta, no co, przynajmniej coś nowego. Jezus się Maryjo, zabiję go czy nie? Nie. Wziąłem tego Mass Effecta, no i typek przepadł. Powiem wam, że typek przepadł na jakiś dobry miesiąc, jak nie lepiej. Bo kurczę, przeszedłem tą grę 3 razy pod rząd, od początku do końca. Przechodziłem, tworzyłem nową postać, zaczynałem znowu i inaczej, i jeszcze inaczej. Kurczę, tam tyle możliwości było, żeby tą grę przejść na różne sposoby, różne wątki fabularne, różne postacie się spotykało. No, super, klimat jest ekstra. Potem tak samo 2 katowałem, 3. No i teraz kurczę, czekam. I teraz czekam na Andromedę. Też się strasznie jaram, że wyjdzie, bo mówię, no naprawdę dla mnie ta gierka to jest majstersztyk. I wam też ją polecam, jeśli lubicie troszeczkę takie futurystyczne klimaty, science fiction, jeśli lubicie RPG i fajną fabułę, no to kurczę, Mass Effect was pochłonie po prostu. No oczywiście zachęcam was do przejścia wszystkich części, bo cała trylogia jest po prostu genialna. To się wszystko super ze sobą wiąże, można przenosić postać z pierwszej części do drugiej, do trzeciej. Całą trylogię można przejść jedną postacią i wszystkie te wątki się w poszczególnych częściach łączą ze sobą.
w zależności od tego, co zrobiliście w jedynce, w dwójce, to będzie miało potem wpływ na kolejne części. Andromeda będzie już osobną historią, oderwaną od trylogii, także tam się wszystko zacznie od początku, chociaż na pewno będą jakieś wątki, które będą nawiązywać do trylogii, to na pewno. No i to tyle, jeśli chodzi o Mass Effecta i moją historyjkę z nim związaną. Teraz się może troszeczkę skupię tutaj na strzelaniu, bo już ledwo żyję. A oni już tam się na mnie będą czaić, kurczę, bo już tam ich kilka razy zabiłem. Jak tam w ogóle wynik? No, na razie się dobrze zaczyna. I wygrywamy. Ale mówię wam, masakra. Normalnie od chyba 3 dni próbuję wam nagrać jakiegoś gameplaya i non-stop trafiają mi się bitwy, które trwają 10-5 minut. 5 do 10 minut. Albo wygrywam, albo przegrywamy. Różnie to bywa. Albo mi się taki team trafia, że po prostu siedzę i mięchem rzucam cały czas. Bo ja generalnie strasznie rzucam mięchem, jak gram, tylko... Wiecie, jak to jest z tym show biznesem, nie? Tu się staram ograniczać z mięchem. Ale jak gram bez nagrywania, to strasznie mi ciśnienie skacze i tutaj leci mięcho ostre. Szczególnie jak gram z kimś w teamie i nie robi tego, co bym chciał, żeby robił. Dorwali mnie. Dobra. Ten 10 na 1 na rąbał, spółbaniutki. No ale dobra. To już będzie chyba niedługo koniec bitwy. A w ogóle to ja sobie teraz testuję snajpera. Bo sorry, ale nie grałem jeszcze z tym celownikiem snajperskim. I mam ochotę sprawdzić, jak on się będzie spisywał. Rowerek. No właśnie, tu muszę sobie ten motorek kupić, bo już chyba mam odkryty, a nie mam 40 tysięcy, żeby go kupić. Dzisiaj w ogóle zrobiłem bitwę, no oczywiście nie mam wam tego jak udowodnić, bo akurat tego nie nagrałem. Zawsze tak jest, że jak dobra bitwa wychodzi, to tego nie nagrywam oczywiście. To już tam w którymś odcinku mówiłem, że to jest takie moje szczęście, że zawsze jak dobra bitwa wychodzi, to nie nagrywam, a potem te gameplaye takie kurde onkłe. A frag mówi kosze, a na gameplayu kicha. No. Ale w każdym razie zrobiłem bitwę, w której miałem 40 na 16. 4 przejęcia. No przejęć za dużo nie było, ale zarobiłem 24 tysiące na tej bitwy. Piechociarzem grałem. I na czysto dostałem dyszkę. Więc ktoś tam... w sumie często pytacie o zarabianie, jak to jest z tym zarabianiem. Żebym coś nagrał i wyjaśnił, jak jest z tym zarabianiem. Ja powiem wam, że za bardzo nie wiem, jak wam to pokazać, bo z zarabianiem w tej grze jest problem tego typu, że generalnie nikt nie wie do końca, jak to działa. Robaczku ty. Nikt nie wie do końca, jak to zarabianie działa. Tam są oczywiście filmiki pokazane od devsów, jest to niby wyjaśnione wszystko, ładnie, pięknie, ale to tak nie działa, jak oni na filmikach pokazują. To absolutnie nie działa tak, jak jest na filmikach. Tu się można po prostu domyślać. No, ja tam gdzieś chyba powiedziałem, czy napisałem, że generalnie zarabianie w tej grze działa tak, że zabijasz, to zarabiasz, nie zabijasz, to tracisz. Czy tam trafiasz, to zarabiasz, nie trafiasz, to tracisz. No, na tej, no ale generalnie sens jest ten sam. I tak w zasadzie, no tak to działa. No, im więcej fragów, tym więcej kasy. Im więcej przejęć, tym więcej kasy. No, trzeba po prostu grać jak najlepiej, żeby zarobić. Generalnie nie ma tutaj jakiejś takiej zasady, że jak będziecie robić jedną czynność przez jakiś czas, to zarobicie kupę siana, a jak jej nie będziecie robić, to nie zarobicie. No, po prostu trzeba wszystko robić jak najlepiej i wtedy zarobicie. I chciałem tutaj nagrać kilka właśnie jakichś odcinków, w których będę porównywał zarobki, zagrać kilka razy tą samą postacią i na przykład na jednej rundzie starać się jak najwięcej punktów przejmować, nie szukać walki na strzelanie, tylko po prostu zabijać tylko wtedy, kiedy to będzie konieczne, czyli w punktach, żeby jak najwięcej tych punktów przejmować. Potem z kolei drugą mapę chciałem nagrać w ten sposób, żeby właśnie fragować, żeby nie przejmować punktów, tylko cały czas fragować. I zobaczyć, porównać te wyniki wtedy, zarobki, które będą lepsze. No i coś tam jeszcze, czy
czy to jakoś mieszać, czy zagrać kilka bitew, no bo to generalnie trzeba średnią wyciągnąć. Musiałbym zagrać, powiedzmy, no chociaż te po 5 bitew w każdej wersji i wyciągnąć z tego średnią, wtedy to miałoby jakiś sens, nie? Tylko też nie wiem, czy to będzie takie wiarygodne, bo to mówię, to za dużo czynników wpływa na te zarobki i nikt do końca nie wie, które dają najwięcej. No, wydaje mi się, że przejmowanie punktów daje najwięcej, niszczenie na przykład czołgów, takie rzeczy. Nawet przejmowanie chyba daje mniej niż to, ale... No nie będę tutaj mówił na 100%, bo sam nie jestem pewny. Kurczę, znowu kręcę się jak smród po kaciach. Zagadałem się i nie wiem, co mam ze sobą zrobić. O, idzie frak. Nawet jedzie. A ja oczywiście go nie trafiłem. Dobra, poprawka. A jeden dojechał. Cwaniaczek gdzieś tam się czai. Gdzieś ty się tam, koleżko, zczaił, co? Gdzieś ty mi się tutaj, koleżko, zczaił. W krzaczorach siedzisz? Co? Koniec. Dobra. Taki gameplayek krótki, mam nadzieję, że się nie zanudziliście i że was do szału paplaniną nie doprowadziłem. Jeszcze zaraz raporcik, zobaczymy, jak to wyszło. Dobra, mamy raporcik z bitwy, zobaczmy teraz, jak poszło. Co my tutaj mamy? Proszę państwa, typek z wynikiem 413 punktów, dwoma przejęciami, 9 fragami, 1 śmiercią, zajmuje drugie miejsce. Oklaski poproszę. I teraz zobaczymy sobie resztę. No, zarobiliśmy 7200 tam z jakimiś groszami. Tak? Dobrze liczę? Nie, nie, co ja gadam? 6800, 900, no prawie 7000, dobra. Prawie 7000. A już wam pokazuję, ile wydałem na uzupełnienie amunicji i naprawę. Okej, wydaliśmy 1625 na naprawę i uzupełnienia, czyli jakieś 5400 do przodu wyszło na tej bitwie. No niewiele, nie najlepsza bitwa. No, statystycznie nawet nieźle, ale zarobkowo słabo. No ale cóż, mówię, od kilku dni naprawdę się staram, żeby nagrać tego gameplaya i kurczę, ciągle coś nie tak. Jak nie fraps się sypnie, to jak dzisiaj właśnie, sorry, że na tych screenach to muszę nagrywać. Troszeczkę mi to tak... tutaj może nie wyjść fajnie z grania i tak dalej, no ale no mówię, fraps mi się dzisiaj zbuntował, w ogóle gra mnie nie kocha już i w ogóle wszystko jest do dupy i w ogóle idę sobie. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał, zapraszam was na następne, już mi się język plącze. Zapraszam was na następne, wpadajcie na mój kanał i trzymajcie się, cześć!